Turn 10, czyli twórcy Forzy Motorsport, wypuścili w 3 października demo swojej najnowszej produkcji, czyli Forzy Motorsport 4. Dzisiaj przyjrzymy się jej dokładnie. Ja jestem Adriano, a oglądacie właśnie gameplay od Playbox.pl. Za to, że wyścigi są niedługie, machniemy sobie jeszcze na wstępie trailer. Piękne samochody, szybkie ujęcia kamer, fajna ścieżka dźwiękowa, to przepis na dobry trailer gry wyścigowej. Tak, w demku mamy dwa dostępne tryby. Jak widzicie, poza szybkim wyścigiem i trybu rywalizacji, o którym zaraz powiem, mamy również, widać, że będziemy mieli do dyspozycji karierę, co nie jest akurat żadnym zaskoczeniem. Będziemy mieli również część społecznościową gry. Dokładnie jeszcze nie wiem, na czym to będzie polegało, ale to pewnie też będzie to, co mieliśmy w Forzie Trójce, czyli między innymi pewnie dom aukcyjny, w którym możemy sprzedawać i kupować samochody od innych graczy oraz inne tego typu właśnie usługi. Po prawej stronie mamy za to autovista, czyli będzie to taki tryb, w którym będziemy mogli sobie oglądać nasze samochody. Naprawdę jest to taka jedna z tych nowości, która mnie zachęca do kupna Forzy. Raczej nie będę jej kupywał, ale to jeszcze zdążę o tym powiedzieć. Ten tryb autovista właśnie dotyczy, będzie można w nim oglądać samochody bardzo szczegółowo. Będziemy mogli posłuchać informacji na temat samochodu. Widziałem już takie wczesne gameplaye, w których pokazywany był właśnie ten tryb, a komentatorem był sam Jeremy Clarkson. Nie wiem, czy to tylko tak w celu lepszego wypromowania się to było, czy po prostu faktycznie tam będzie Jeremy Clarkson, nie wiem. Na pudełku z grą jest logo Top Geara, więc na pewno coś tam się znajdzie. Z pewnym nawiązaniem do Top Geara mogą być, chociażby jakieś tory też chyba z Top Geara będą. Dobra, zacznijmy sobie wyścig, ja zaraz tutaj będę sobie gadał, kiedy będziemy jechać. W całym demku mamy do dyspozycji kilka samochodów. W szybkim wyścigu są dostępne 3 auta. Mamy markę, której szczerze mówiąc nie znam, Mercury i model Cougar Eliminator. Nie wiem, może chyba tak to się czyta. Mamy Subaru WRX i Ferrari 458 Italia. To Ferrari będzie też na okładce pudełka z grą. Nie wiem, dlaczego jednak ciągnie mnie jakoś do tego muscle cara, więc nim się przejedziemy. I jakie możemy przełączać się pomiędzy takimi statystykami dotyczących gry, a bardziej takimi faktycznymi informacjami o samochodzie, jak na przykład ciężar, czy pojemność, moc i tak dalej. Tutaj mamy kilka domyślnych kolorów, które możemy sobie wybrać. W ogóle jak tutaj te samochody świetnie wyglądają. No może na filmiku tego tak bardzo nie widać, ale uwierzcie mi, na dużym ekranie w lepszej jakości niż teraz oglądacie ten filmik jest znacznie lepiej. Nie wiem, czy można tutaj użyć słowa fotorealizm, ale naprawdę jest już niedaleko. Też możecie zwrócić uwagę na to oświetlenie, które się tak po prostu świetnie odbija od tego lakieru, bardzo dobrze, bardzo fajnie to wygląda.
możemy również sami sterować kamerą, więc nie są to tylko takie przygotowane ujęcia kamer, które możemy oglądać, ale również możemy sami obejrzeć samochód dookoła. Nie jest to oczywiście ten tryb autovista, ale tak przed wyścigiem możemy sobie spojrzeć na auta. Tutaj również światło się świetnie odbija, więc to jest wszystko generowane w czasie rzeczywistym. Zwróćcie uwagę, że nawet w zderzaku się odbija sufit tej hali, na której się teraz znajdujemy. Kiedy pozostawimy kamerę w trybie dowolnym samej sobie, ona się po prostu zacznie obracać i pokazywać nam dookoła samochód. Dobra, przejdźmy sobie do ustawień wyścigu. Możemy wybrać po prostu domyślne ustawienia: eksperta, zaawansowanego, trudny, średni i łatwy poziom. Ja sobie sam je poustawiam. Nie będzie to pełna symulacja. Ja po prostu nie jestem przyzwyczajony do takiej pełnej symulacji, więc tak, tylko taką częściową będę miał. Tutaj mamy pokazany samochód i jest w miejscu, w którym jest napis gra dostępna od 11 października 2011. Wydaje mi się, że tutaj może być wstawione różne ciekawostki, czy informacje, czy porady dotyczące gry, tak jak to miało miejsce w Forzy Trójki. Tutaj jeszcze przed rozpoczęciem wyścigu możemy ewentualnie wprowadzić poprawki co do ustawień wyścigu, ale my już rozpoczniemy jazdę, żeby was już więcej nie przynudzać samymi menu i tak dalej. Chociaż ja w Forzie 3 według statystyk spędziłem tyle samo czasu, czy porównywalnie tyle samo czasu zarówno w menu, jak i na samych wyścigach. Dobra, może przewiniemy sobie faktycznie wyścig. Teraz, nie wiem czy wiecie, ale jeżeli graliście w Forza, na pewno o tym pamiętacie, że mamy tutaj nielimitowane cofanie czasu, co na pewno ułatwia grę, ale co ciekawe, tym razem możemy wyłączyć tą opcję w ustawieniach, więc ci, którzy tego nie lubili, nie będą mieli na co narzekać. Przez multi i tak to nie jest dostępne, więc nie powinno im to przeszkadzać. Jedyna zmiana co do tego systemu jest tylko to, że teraz przycisk cofania czasu znajduje się pod Y-kiem, a nie pod przyciskiem back. Pod back znajduje się teraz zmiana kamery. Dobra, jak widzicie, gra wygląda naprawdę... Samochody wyglądają świetnie, otoczenie również. No, po prostu nie wiem, czy to jest tylko w przypadku tej trasy, ponieważ jest do demka udostępniona, ale jeżeli tak będzie na większości tras przynajmniej, to naprawdę gra w Forze będzie cieszyła oko. Model jazdy jest praktycznie taki sam jak w poprzedniej części, może jakieś lekkie zmiany są, ja ich przynajmniej nie wychwyciłem. Więc jeżeli graliście w trójkę i tam wam się dobrze jeździło, to tutaj nie będziecie zawiedzeni. Niektórzy mogą się tego czepiać, że nic nie poprawiają, nie zmieniają w tym modelu jazdy, no ale powiedzcie mi tak naprawdę, co byście chcieli zmienić? Jeżeli coś jest dobre, nie naprawia się czegoś, co nie jest zepsute, tak? Więc... Aż kurczę, ktoś mi wziął ten zakręt, trochę bardziej cofniemy sobie. Nie naprawia się czegoś, co nie jest zepsute, więc... Więc w sumie jak dla mnie dobrze, że twórcy starają się rozbudowywać inne aspekty tej gry, a nie tylko model jazdy. Chociaż właśnie też z tego względu, że Forza to głównie wyścigi, więc z tego właśnie względu nie zamierzam sobie kupywać Forzy 4, przynajmniej na razie. Sorry, ale nie mam Forzy jak lodu i skoro już mam jedną bardzo podobną grę, skoro już mam jedną Forzę, to nie widzę sensu kupowania drugiej nieco ulepszonej, chociaż osobom, które nie mają jeszcze żadnej Forzy, polecam ją jednak, tą czwórkę. Znaczy, jeszcze nie wiem jaka jest pełna wersja, no ale po demku wygląda, że to po prostu będzie usprawniona trójka. A poślizg na koniec. No way! Dobra, meta na wsteczny. Wyniki wyścigu, jak widzicie, tutaj jeszcze czasy, widać jak poszczególni kierowcy dojeżdżają do mety. W poprzedniej części było po prostu, kiedy my dojechaliśmy, to już znaliśmy czasy wszystkich. Teraz to tak jednak bardziej realnie wygląda. Przede mną jedzie Shelby, fajny samochód. Dobra, teraz tryb rywalizacji.
Mamy trzech rywali w każdej w innej konkurencji, choć tak naprawdę grałem dwa, sprint alpejski i szybki slalom i nie mam zielonego pojęcia, czym to się różniło. O, pokażę wam sprint alpejski. W opisie jest: ścigaj się swoim przeciwnikiem wśród ruchu ulicznego. Nie wiem, gdzie tu będzie ruch uliczny, jak coś zobaczycie, to mi mówcie. Samochód do tej konkurencji to wspomniane wcześniej Ferrari. Tak jak w Forzie Trójce promowane było Audi R8, tutaj właśnie mamy to Ferrari. Tutaj mamy informacje co do trasy. Jest tam również temperatura, minus 4 stopnie. Ciekaw jestem, czy temperatura naprawdę ma wpływ na ten wyścig, czy jest tak tylko dla Bayeru dodana. Bo wiadomo na pewno, że opony się ścierają, paliwo się również kończy, ale to akurat takie współczynniki, które nie mają wpływu na grę samą, bo rzadko kiedy mamy taki wyścig, który musimy zjechać do pit stopu, który oczywiście jest w grze. Trzeba by chyba sobie odpalić własny wyścig na kilkadziesiąt okrążeń, żeby móc zauważyć to, że się opony ścierają, czy paliwo kończy. Bo takie wskaźniki faktycznie są. O właśnie, przypomniało mi się, kiedy zacząłem mówić o tych wszystkich rzeczach. Mamy również telemetrię. Tu jest taki pierwszy ekran, to jest taki ogólny. Dobra. Telemetria się zawsze wyłącza po cofnięciu czasu. Dalej jest przyczepność kół. Takie niby nic, ale dla fanów symulacji to może być fajny dodatek. Ja czasem lubię pojeździć w jakimś prostszym wyścigu, pooglądać, jak to wszystko pracuje. Dalej mamy zawieszenie. Skręcam trochę może na boki, zobaczycie, jak to działa. O, dobra, wracamy. I jest dalej co? Przeciążenie kierowcy. Teraz opony. Pochylenie kół, prędkość. I jest również właśnie zużycie, to o czym mówiłem. W tej chwili 0%, więc wiecie, w jakim to się tempie zużywa. Dalej jest ciepło opon, jak są nagrzane. To domyślam się, że również ma wpływ, chociaż nie sprawdzałem tego. Że na pewno rozgrzane opony mają lepszą przyczepność niż te zimne. No i uszkodzenia. Mamy również chyba taką jakby ocenę naszych manewrów, które wykonujemy. Zaraz próbuję wyprzedzić tego gościa w Astonie. A widzicie, właśnie po lewej stronie jest teraz wyprzedzenie i mam cztery kwadraciki, prostokąty takie wypełnione, teraz trzy. To jest chyba właśnie ocena naszych manewrów, chociaż tego też nie jestem pewien. Gdzieś tutaj niby miał być duch tego naszego rywala. Szczerze mówiąc, dlatego nic nie widzę, po prostu wyścig na czas i porównanie go później z czasem drugiej osoby i uznanie, kto był po prostu szybszy. Ten ruch uliczny to wydaje mi się, że po prostu te samochody, które nie mają żadnego wpływu na naszą pozycję. Poza tym, że właśnie takimi przeszkadzajkami są. No ja mam nadzieję, że gameplay wam się podobał. Demo możecie pobrać z Xbox Live Marketplace, więc zapraszam do tego, abyście sami przetestowali tą grę. No i oczywiście jeżeli jesteście posiadaczami Xboxa, bo jest to jeden z niewielu ekskluzywów, które tak naprawdę w tym roku będą się liczyły w branży gier. A jeszcze taka ciekawostka, będzie tutaj będziemy się mogli również tutaj przejechać Warthogiem z Halo. Fajna rzecz. No dobra, na podstawie demka niewiele więcej można chyba powiedzieć, więc ja się będę z wami żegnał. Mówił Adriano dla Playbox.pl. Na razie.